Fundacja Poetariat prezentuje Kałkanki. Czyta Czarek Fafaj. Małgorzata Biela, Zuzanna. Z naszej Zuzanny to jest pociecha. Zawsze się ładnie do nas uśmiecha. Oczka wyraźne, buzia rumiana, gdy do przedszkola wychodzi z rana. Wszystkie wierszyki umie na pamięć, chętnie się bawi z koleżankami. Sama potrafi buty zakładać i młodszym dzieciom chętnie pomaga. Lecz dzisiaj nie jest zadowolona i się nie śmieje jak zwykle do nas. Łzy lecą spore, choć urwis mały, bo nie dostała dzisiaj pochwały. Chociaż wyścigi wszystkie wygrała, to się niegrzecznie zachowała, bo podstawiła Kacprowi nogę, żeby przewrócił się na podłogę. I to pisanie szło jej powoli. Czy wszyscy muszą pisać w przedszkolu? Maciek literki skończył przed czasem, więc go nazwała zwykłym grubasem. Mama tłumaczy, robi zakazy, gdy coś niechcący spsocić się zdarzy. Od tych zakazów aż boli głowa. Zuzia w pokorze zasnąć gotowa. Już w łóżku leży, szeroko ziewa. Nikt takiej ciszy się nie spodziewa, a w myślach Zuzi tyle roboty. Wymyśleć nowe figle i psoty. Rodzice z troski biją się w czoło i w całym domu jest niewesoło. Babcia tłumaczy wszystkim donośnie. Przecież ona z tego wyrośnie. Bogusława Chwierut. Pod podłogą. Wiersz inspirowany wierszem Na straganie Jana Brzechwy. Pod podłogą w dzień piątkowy mysie słyszy się rozmowy. Czy widziałaś tego kota, który większy jest od młota? Długie wąsy ma jak igły. Dla mnie on jest jakiś dziwny. Co też pani opowiada? Kot? Ten właty? Wielka sprawa. Toż to złodziej. Smakosz mięsa. Nie zostawi nawet kęsa. Na paluszkach chodzi cicho. Co za licho, co za licho. Cwaniak sprytny niczym mucha. Nie wychodzi, kiedy plucha. A gdy burczy w jego brzuchu, to siedzimy tak w bezruchu. Terrorysta i tropiciel. Tak jak jego nauczyciel. Ukradł kotlet z wielką kością i oprawiał go z lubością. Rozlał mleko, stłukł wazonik, zrzucił panu też melonik. Z tego wyszła niezła heca, kiedy słyszę mruki z pieca. Myśli, że mu wszystko wolno, a wszak nie jest myszką polną. Mieszkam także w tym pałacu, więc szacunek, mój pajacu. Gdy za piecem głośno chrapiesz, nigdy kocie mnie nie złapiesz. Anna Czartoszewska. Kochana Mila. Jeden moment, jedna chwila, a już jest w opałach Mila. Coś popsuje, coś rozbije, jak nie spsoci, to nie żyje. Grzebie w ciuchach, makaronach, mąkach, kaszach i szamponach. Nos pudruje pudrem cioci.
złotą kredką ściany złoci. Mierzy ojca okulary, rwie na strzępy papier szary. W szpilach biegnie przez podwórze, chociaż na nią są za duże. Ciastka liże i odkłada. Przez telefon mamę gada. W dziadka kapcie wciska klocki. Nie chce widzieć dobranocki. W szafie salon ma fryzjerski. Strzyże misie, lalki, pieski. Sama sobie grzywkę przytnie, bo wyglądać musi ślicznie. Kocha mamę, kocha tatę, kocha się wygłupiać z bratem. Jak nie kochać takiej mili? Trzeba kochać w każdej chwili. Anna Gratkowska. Dwa gałgany. Siedzą sobie dwa gałgany, każdy gałgan roześmiany. I choć żaden nic nie powie, figle śmigle mają w głowie. Znów walczyły z pokrzywami, wymachując patykami. Kwiaty mamy je podeptały, ale bitwę tę wygrały. Chciały też grać z kotem w berka i nauczyć wróble ćwierkać. Na nic jednak próby żmudne. Kot dał nogę, za nim wróble. Ale nic to, bo gałgany już kolejne miały plany. Bardzo chciały pomóc mamie, więc się wzięły za sprzątanie. Pucowały, szorowały, aż kolana pościerały. Gdy minęło minut pięć, na sprzątanie przeszła chęć. Teraz auta, misie, lalki, wszystkie upchnąć chcą do pralki. Lecz nie po to, by się prały, ale w kosmos poleciały. A gdy spytać się gałganków, co robiły o poranku, co się działo i dlaczego, to powiedzą, nic takiego. Elżbieta Jach. Tomek i Bugs. Inspiracja wierszem pod tytułem Leń Jana Brzechwy. Na kanapie leży Tomek. Nic nie robi cały dzionek. Jak to? Ja nic nie robię? To ci nogami macham sobie i przekręcam się na boki. Ćwiczę w głowie różne skoki. Przecież byłem na Giewoncie, skręciłem nogę i łokcie. Teraz muszę leżeć prosto, bo mnie bolą bardzo ostro. Tomuś, wstawaj, nie leń się, na niczym dziś spędzisz dzień. Mamuś, jak to ja przed chwilą właśnie na wycieczce byłem i odpocząć muszę teraz, bo mnie boli noga lewa. No i w rękach coś mi strzyka. Może skończy się zastrzykiem? Synku, proszę nie wymyślaj. Lekcji nie zrobiłeś dzisiaj. Z Bugsem wyjdź, bo czeka piesek. Zobacz, już ci smyczkę niesie. Ależ mam, ja nie mogę. Mówię, że skręciłem nogę. Bugsa wypuść na podwórko, niech pobiega sobie w kółko. Tomasz, wstawaj, nie leń się, na niczym ci zejdzie dzień. Po południu wstał z kanapy. Ziewał, stękał, ciężko sapał. Tak się zmęczył tym leżeniem, że był przeźroczystym cieniem. Bugs nie poznał więc Tomusia. Obszczekać go głośno musiał. Leń wystraszył się i uciekł. Tomek z Bugsem miał 100 uciech. Jelena Jasek. Kłamczuch. Nie tak było, Grzesiu, nie tak. 8 było tych ciasteczek, a nie 5, jak twierdzisz ty. Zjadłeś je co najmniej 3. Grzesiu,
Wiesz, nie wolno kłamać. Masz przestrzegać tej zasady. Ty ostatnio kłamiesz dużo, a kłamczuchów nikt nie lubi. Aneta Jasłowska. Przygody Szymka. Pewien Szymek ze Szczecina szarpał wiecznie wszystkim nerwy. Krzyczał, wrzeszczał i przeklinał. Łobuzował tak bez przerwy. Mówi mama: ty gałganie, weź się w końcu do roboty. Umyj sztućce, powieś pranie, bo z tych nudów wiecznie psocisz. Kto ostatnio wybił szybę, złamał nogę przy tym stole? Kto to taki? To znów Szymek wcielił się w diabelską rolę. Powyrywał gęsią pióra, a do pralki włożył kota, bo za szybko gonił szczura. Wciąż dokucza taka psota. Babci wsypał do herbaty majeranek z cynamonem. Powyrywał wszystkie kwiaty. Taki z niego ancymonek. Dziadek zrobił sobie drzemkę. Schował wtedy okulary i połamał nową wędkę. Co za rumcaj z niedowiary. Siostrze obciął sporo włosów. Do plecaka wrzucił jeża. Brat nie może znaleźć koszul, pewnie gdzieś je porozwieszał. Mówi tata: synu drogi, kiedy skończysz z tym nałogiem? A Szymkowi rosną rogi. Porozmawiaj lepiej z Bogiem. Zatem poszedł do kościoła. Jakby było tego mało, poszła tam też cała szkoła. A on broił nadal śmiało. Kasi włożył do kieszeni dwie ropuchy i pająka. Oranżadę mocno spienił i przestraszył przy tym Bronka. Tatek chciał mu podać rękę, wskazać lepszą stronę mocy. Krnąbrny malec ciągnął gierkę i ze złością śmiał się w oczy. Bez umiaru, tak bez przerwy, chuligana spotkasz wszędzie. Ostrzy humor, wigor, nerwy. Co to będzie? Co to będzie? Koleżance w autobusie związał razem sznurowadła. Szymek, Szymek, ty łobuzie! Ale kiedy noc zapada, jak aniołek tuli bajki i potulną minę stroi, a te psoty, dyrdy, małki, to życiowy jego konik. Dorota Jaszczak-Kacprzak. Czaruś doskonały. Czaruś mój mały jest doskonały. Ściany maluje, chętnie gryluje, listwy odrywa, lekarstwa zmywa, śrubki wykręca, dziurki rozwierca, palnik zapala, gdy mama zdala. Włosy obcina, linijki zgina, gumki rozgryza, kredkę polizał, zeszycik przeciął, pokazał dzieciom, zupę osolił, aż brzuszek boli. Czaruś jest sprawny, zawsze zabawny, jest kreatywny i nigdy sztywny. Ewa Kaczmarczyk. Łobuziaki, papuga i welony. Pewna papuga, jedna i druga ubrane w dżinsowe marynarki z krawatami na szyjach, w cieniu akwarium usiadły na oparciu fotela. Toczyły wojenne rozmowy, ile ziaren jest w owocu, dłubiąc czerwone ziarna granatu. Och, psociły! W akwarium pływają czerwone welony. Co to znaczy, że one są takie czerwone? Wyglądają jak ten nasz smakołyk. Wtem papuszki zerkają w stronę ryb. Jedna mówi do drugiej, która jest piękniejsza. One mają welon, rzekła jedna papuga. A ja jestem dżentelmenem, rzekła druga. A welony klap, klap, zanurzyły się głębiej i nagle wypłynęły na powierzchnię wyżej i wyżej.
Oj, psociły i one, woda zalała futele. A papugi dziobami chwyciły jedną i drugą. Welony nagle rzekły: ale wy jesteście łobuziaki inteligentne, dżentelmeni w kubraczkach i w krawatach, powiedziała jedna. Po chwili razem chórem zakrzyknęli śpiewająco: mieszkamy razem, więc podziwiamy się nawzajem. Magdalena Kapuścińska. Gałgan Walduś. Mały gałgan, nic poń jeden, ukradł w szkole całą kredę i na bas grał gdzieś na ścianie, że ktoś wyrwał jego hanie. Nie przebierał nic poń w słowach. Oj, niegrzeczny to był chłopak, bowiem jego napis wieścił wręcz nieprzyzwoite treści. Aż niezręcznie mi to czytać, bo to brzydkie słowa chyba. A więc zamiast je powtarzać, poprosiłam, aby zmazał. On wprost lubił być gałganem. Dość go miały wszystkie panie. To dokuczał wszystkim w szkole, to na schodach rozlał olej, to podstawił nogę komuś. Jak ktoś potem miał mu pomóc, kiedy problem był w nauce, bo i lichy z niego uczeń. Gałgan był to co niemiara. Ktoś go złapał na wagarach, no i powiadomił tatka. W domu znowu była jadka. Hania oburzona wielce, stroi focha już na prędce. Nos spuściła wnet na kwintę. Więcej do cię już nie przyjdę. Albo zmażesz durny napis, albo koniec będzie z nami. I już nigdy ty, gałganie, moim chłopcem nie zostaniesz. Tak się gałgan w niej zakochał, że wnet wytarł brzydkie słowa i napisał trochę milej: Hania się prowadza z Szczylem. Tu wprowadzić imię muszę. Gałgan bratem jest, Waldusiem. Bratem naturalnie moim i w dzieciństwie często broił. Monika Magda Krajewska. W wiejskim domku. W wiejskim domku mieszka rodzinka. Mama, tata, Staś i Karolinka. Po podwórku biega pies kudłaty, a na drzewie usiadł ptaszek pstrokaty. Staś i Karolinka to niezłe urwisy. Słychać ich zabawy w całej okolicy. Z pieskiem i kotkami cały czas harcują, a na zimę karmnik dla ptaszków budują. Bo nasi zwierzęcy przyjaciele kochani to do zabawy najlepsi kompani. Monika Milczarek, łobuz. Wiatr jest jak niegrzeczny chłopiec, który szarpie drzewa za włosy. Rozrzuca pranie po podwórku jak zabawki. Zagląda dziewczynom pod spódnicę, a potem rozbawiony ucieka. Beata Małgorzata Moniuszko, przedszkolak. Kto zasłaniał przed jedzeniem buzię i obudził wrzaskiem siostrę Zuzię, do akwarium wrzucił pomidora i w pociągu ugryzł konduktora. Kto samochód włożył do zmywarki, poucinał firanką falbanki i dziadkowi schował okulary? Nie czuł skruchy i nie poniósł kary. Ten łobuziak, mały przedszkolaczek, narozrabia, potem jeszcze płacze. Obiecuje, że już będzie grzeczny. Po obiedzie sam zje deser mleczny.
Poustawia w przedszkolu krzesełka, poukłada kredki do pudełka, zje kolację w domu jak należy i odniesie do kuchni talerzyk. Po kąpieli pójdzie spać do łóżka, a gdy przyjdzie mama, dobra wróżka, odczaruje pomazaną ścianę i buziakiem przywita nad ranem. Jolanta Reggel o piesku i kotku. Wyszedł piesek na spacerek. Był to mały wręcz kundelek. Szczekał stale co niemiara. Za nic miał wszech uciszania. Jeszcze głośniej sobie szczekał, gdy na płotku kotek czekał. Drażnił się z nim swą kosteczką. Dziurą przejdzie pod furteczką. Będzie skakał z swą kosteczką, nucąc sobie pioseneczkę. Zamiast nutek skowyt słychać, bo to piesek, nie muzykant. Lidia Ryś, panna nie. Chodź na śniadanie, nie jestem głodna. Załóż sukienkę. Nie, ta niedobra. Pobaw się z bratem. Nie, on jest nudny. Film obejrzymy? Nie, ten za trudny. Zrób tu porządek. Nie, nie mam siły. Dziadka ucałuj. Nie, był mnie miły. Książkę poczytaj. Nie, to męczące. Idźmy na spacer. Razi mnie słońce. I tak powtarza co dzień od rana, że jest zmęczona, że niewyspana. Próbuje mama, tata i wujek, a ona swoje nie chce. Dziękuję. Danuta Sroka. O czym śni pies? Sen przytulony do dłoni pana zwija się w kłębek samego rana. Kudłate myśli, proste marzenia, kij w ufnym pyszczku i psie pragnienia. O czym marzy ten urwi połeć? O gałganieniu maty pod stołem. W starym fotelu spokojnie chrapać, natrętne muchy w powietrzu łapać. O domu myśli, dobrej miłości, figlach niewinnych i misie kości. O cieple ramion w progu pokoju głosie znajomym. Tytus, do boju! O losie bliskich, koców kocury, wygryźć w kanapie dwie duże dziury. A potem szczekać po przebudzeniu, warknąć na kota i zniknąć w cieniu. Burknąć na kabel od telefonu, zajadać szynkę w bezpiecznym domu. I tak bajeczka w morał obrosła. Psie sny to sprawa niezwykle prosta. Urszula Krajewska-Szelikowska. O sprawkach i psikusach gałgana i wisusa. Gdzieś tam w Polsce, w pewnej wiosce, w szarym domku tuż przy strudze, mieszkał kiedyś mały chłopiec, który strasznym był łobuzem. Zawad jacki był, wesoły, czarne oczka wciąż się śmiały. Lecz do figli był zbyt skory, ten to rozrabiaka mały. Kiedy bawił się z kolegą, to często, niby przypadkiem, rzucał patykami w niego. Tak to było z tym gagatkiem. Jego grzeczna siostra miała często oczka zapłakane, bo braciszek ją obrażał, takim to on był gałganem. Nieraz dzieci uciekały, kiedy na plac zabaw przyszedł. One pawić się nie chciały.
z największym we wsi urwisem. On wyganiał je z huśtawek, a maluchy przestraszone na pomoc wołały mamę, lecz śmiał się z nich Ancymonek. A gdy poszedł już do szkoły, wnet poznała pierwsza klasa Chwackiego, pełnego werwy, Nicponia i Ananasa. Robił ciągle śmieszne minki, wiercił się i kręcił w kółko. Ciągnął za włosy dziewczynki, takie z niego było ziółko. Tak mijały dni i lata, szalał wciąż nasz urwipołeć. Często mama oraz tata rozmawiali z panią w szkole. Ale czas dzieciństwa minął. A potem, nie uwierzycie, ten łobuziak i drapichrust odmienił się całkowicie. Teraz ma już lat 40. Z chłopca się zamienił w tatę. Opowiada swej córeczce, jakim to był absurdakiem. Jakie kary poniósł za to, za co nawet dostał lanie. Córka prosi często, tato, opowiedz o tym gałganie. Anna Tlauka. Człowiek z gumy. Wojtek, kolega z naszej klasy, na każdej przerwie robi wygibasy. Skacze jak żaba pod sam sufit. W locie łapie pająki i muchy. Mówimy na niego człowiek z gumy. Ze swoich nóg utworzył cumy i je zarzucił przez korytarz. Każdy kolega się o nie potyka. Pełznie wężem po podłodze, nikt nie staje mu na drodze. Wszyscy bowiem uciekają, kiedy węża spotykają. Zabrał pani woźnej mopa do podłogi. Tańcuje z nim żwawo nasz kolega drogi i mówi, że mop to jego nowa dziewczyna, która na imię ma Halina. Nic poń z Wojtusia jest nie lada, choć mówi nam, że to tylko zabawa. Więc mama naszego klasowego smyka zapisała Wojtka na akrobatykę. Andrzej Wróblewski. Trojaczki. Były sobie raz trojaczki. Trzech urwisów z jednej paczki. Do porządku brak ochoty, za to w głowach same psoty. Żyli na wsi gdzieś w zagrodzie, gdzie płatali figle co dzień. Pierwszy z nich to był Zenonek, ciągnął owce za ogonek. Drugi, jego brat Henryczek, pióra ciągle rwał z indyczek. Trzeci za to, Teodorek, z krową drażnił się co wtorek. Na podwórku ciągle wrzało, gdy trojaczki szły na całość. Kury, owce, gęsi, kaczki były łupem całej paczki. Umykały w każdą stronę przez trojaczki wypłoszone. Aż ich tata znalazł sposób, by oblicze zmienić losu. Raz nad rzekę poszedł w krzaki. Trzy dorodne przyniósł raki. By karać swych gagatków, przypiął raki do pośladków. Teraz krzyczą w różne strony, każdy z rakiem przyczepionym.